A my zdecydowanie zwiększamy ilość kilogramów w ringu, gdyż kolejny pojedynek odbędzie się w kategorii wagowej powyżej 91 kg. Jako pierwszy do ringu wejdzie reprezentant klubu MMA Jaroci. Mateusz Lorenz. Zawodnik klubu Legion Głogów. Dominik Konieczny. Zdecydowanie podnosimy kategorię wagową, a tym razem starcie powyżej 91 kg, no ale panowie ważą dobrze ponad 100 kg, a w narożniku niebieskim reprezentant klubu MMA Jarocin Mateusz Lorenz, w narożniku czerwonym reprezentant gospodarzy Dominik Konieczny. Pojedynek na zasadach K1, no i rozpoczynamy. Waga ciężka, więc tutaj te pięści, kopnięcia ważą naprawdę sporo. Mateusz Lorenz, reprezentant klubu MMA Jarocin, ma na swoim koncie dwie walki zawodowe. Wygrana, jeden remis, jedna przegrana. Natomiast Dominik Konieczny, zawodnik Legionu Głogów, to wicemistrz Polski K1 Młodzieżowców z 2010 roku. Dla niego jest to zawodowy debiut w K1. Jak na razie spisuje się znakomicie. O, już nie ma kasków, nie ma ochraniaczy, a więc gołą stopą, gołą kością piszczelową, a taki sklejony mocno low kick na udo rywala będzie konsekwentnie odbierał mu chęci do kontynuowania walki. Trzeba przyznać, że jak na zawodników wagi ciężkiej, to i Lorenz i Konieczny ruszają się naprawdę znakomicie. Zobaczymy, jak będzie z tym przygotowaniem kondycyjnym. Zobacz, jak tylko później potrzebujesz, to wiesz, ci sierpy takie zrobiłeś. Słuchaj, weź. Natomiast zaraz nie możesz.
Dobry front kick na początek pierwszej rundy w wykonaniu Dominika Koniecznego. No jest lżejszy o ładnych kilogramów od swojego rywala, chociaż teraz, a mimo tego gabarytu, Mateusz Lorenz zdołał sięgnąć high kickiem, lewym high kickiem głowy swojego rywala. Mocne sierpy, ale wprost w gardę Koniecznego. Obrotówka, proszę. Zasłużone brawa zbiera teraz za tę niezwykle widowiskową akcję Dominik Konieczny. Rzadko widzimy a tak trudne techniczne techniki, przede wszystkim wadze ciężkiej w tych niższych wagach zdecydowanie częściej. Ale chcę pokazać się tutaj Dominik Konieczny z jak najlepszej strony. Jest jeszcze lewy prosty. A widzi, że nie ma tam ruchu głową, nie ma tam balansu głową Mateusza Lorenza, więc prawdopodobnie ten lewy prosty będzie robił tutaj naprawdę kawał solidnej roboty Koniecznemu. Ależ teraz soczysty low kick, spadł na wykroczną nogę Mateusza Lorenza. Koniecznie przy próbie wysokiego kopnięcia, ale odpowiada jeszcze lewy prosty. Czy sędziowie punktowi tego pojedynku są przygotowani? Maciej Kacperski i możemy rozpoczynać. I już twoja akcja. Twoja akcja. Częściej rozpoczynać akcję od tego kopnięcia. Teraz świetnie przepuszczenie niskiego kopnięcia Lorenza i prawy low kick spadł na udo reprezentanta MMA Jarocin. Musi jednak pracować lepiej w defensywie Mateusz Lorenz, bo większość tych technik bokserskich wypala, sięga jego szczęki. Ten imponuje wytrzymałością, ale oczywiście to wszystko jest do czasu. Koniecznego. Widzi, że jest tam sposób, jest miejsce na tym udzie rywala, aby konsekwentnie obijać. Teraz świetnie uniknął tego niskiego kopnięcia Lorenz. Odbędź go to jeszcze. Najlepszą obroną na te niskie kopnięcia, wobec tego, że nie chce podnosić się nogi na takim geście, charakterystycznym tajskim geście obrony, jest atakować tą wykroczną nogą i właśnie to robi teraz Mateusz Lorenz. Za kopnięcie. Ale trafi teraz lewym sierpowym, a Konieczny i widzi, że lekko zachwiał się na nogach jego rywala. Chce atakować, ale proszę, obrotówka teraz w wykonaniu Mateusza Lorenza. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem sprawności zawodników. No jakby nie było jednak, wagi ciężkiej. Podczas dzisiejszej gali pojedynku jednogłośnie na punkty zwycięża Dominik Konieczny, Legion Głogów. O
Obowiązki zatem przejmie organizator dzisiejszej gali, Maciej Dowinczak.